do Konecka. Thank you.
czasem ruszyć do ataku. A pięści pancerne były bardzo przydatne do niszczenia betonowych schronów ustawionych po obydwu stronach wejścia do zamku. Przydałyby się również, gdyby nagle okazało się, że obrońcy zamku mają czołgi. Bo to jest położone w jedną stronę teraz. Na całkiem i... Andrzej! Proszę! Para.
Bo on bierze wszystko. Jak sam byle, byle numerek to się Andrzej, to nagrywa. Prezesie, ale Andrzej to nagrywa. Co członek robi? Jak wygląda ta sprawa? Słucham? Jak wygląda? To załatwione. Co załatwione? Nie idziemy razem na panie. Co za prezes? Co to jest? Fundacja kolejny z Katarzyny. To jest biały? Tak jak. Bieżące wagony? Wielkie dochodzenie, czemu jak to jest, że jest pęknięta, a nie schodziła.
A Paweł nie jedzie samochodem? Samochodem idzie. Ciebie prosił, żeby go podwieźć. No ale tutaj jedziemy tak na siebie czy do Wrocławia? Zobaczymy, nie?
Co mi stało? Wykoleiło się. Ten piękny wagon wykoleił się wszystkimi osiami, panie redaktorze. Co widać tutaj? Dzień dobry. Przepraszam, reklamy będą później. I mamy kłopot, co z tym zrobić. Otóż prawdopodobnie trzeba będzie wszystko odczepić. Znaczy, co wykolejone. A tu ileś, proszę, mówimy do Elżbiety i do Michałka, tam do Wrocławia. O, niech zobaczą. Dobrze, że wasz tatuś Andrzej i mąż, kochany mężuś i synuś i tatuś nie jechał, bo się wywalił tutaj może, prawda? A pięknym lanosem jechał i dlatego dojedzie do Wrocławia szczęśliwie.